No i mam już kolejne kurki. Ja o nich zacząłem mówić wam już jeszcze w tygodniu odnośnie tych bantamek, że sobie zamierzam kupić drugą parkę. Także ona już jest u mnie. Ona nie przyjechała oczywiście pocztą, tak jest tylko tym zaklejona. Była przywieziona tutaj niedaleko od nas, za 20 km może, od takiego powiedzmy znajomego mojego. I żeśmy... O, nic nie będzie widać. I żeśmy pohandlowali, także jej wyciągam. I zaraz zobaczymy, jak wyglądają, bo powiem szczerze, sam nie widziałem. Jedynie tylko na zdjęciach. Trochę sobie tu już ułatwiłem wyjęcie ich. Ojej, mniejsze są faktycznie. No te jednak są, to są serami, bo oczywiście nie powiedziałem na początku tego. Jednak są dużo mniejsze jak bantamki. Faktycznie najmniejsze kurki świata. A cudownie wyglądają. Dobra, będę musiał je teraz, bo myślałem, że sobie zostawię właśnie w tej wolierce. Natomiast boję się teraz na was je zostawiać, nie mam tu kurniczka, więc no mogą może i zmarznąć, więc zabiorę je do pudełeczka i schowam je sobie na noc. A jutro już ulokuję i obejrzymy je, jak faktycznie one wyglądają. No wypuściłem już dziś kurki. Całkiem niepotrzebnie je chowałem na noc. Z powrotem do tego pudełeczka, obawiałem się troszeczkę mrozów. Natomiast jak jeszcze zadzwoniłem sobie do tego pana, od którego wziąłem te kurki, pytałem się właśnie, co jedzą, jak właśnie nocują, gdzie one w ogóle przebywają, bo myślę sobie, może ma zamknięte w jakimś kurniczku. Natomiast on powiedział mi, że normalnie siedzą w wolierze razem z papugami. Także nocują normalnie wysoko na żerdziach. Powiedział mi jedynie, że chowa wtedy, no na siły wówczas zagania, kiedy tak jest 15 powiedzmy stopni mrozu czy powyżej, to wtedy je chowa, żeby po prostu temu kogutkowi nie przymarzał grzebień. Natomiast tak to cały czas siedzą na dworze, więc całkiem mówię niepotrzebnie zamykałem. No ale nieistotne, skoro już to teraz wiem, więc na pewno będą sobie siedzieć u mnie w wolierze. To jest wolierka, no którą dzielą teraz z bażantem. To jest akurat samica bażanta srebrzystego. Jest oddzielona od pozostałych bażantów, dlatego że zauważam, że któregoś razu one się strasznie się dziobały i ona miała taki, no już pokrwawiony ogon w ten sposób, nie to, że czy powyrywane pióra czy coś, ale tu właśnie przy ogonie pojawiła się krew. Wiadomo, jak już jest krew, to już bażant nie popuści. Najprawdopodobniej by ją zadziobały. Ona, ta samiczka jest tutaj już no, drugi tydzień, już tak wszystko się zagoiło, ładnie wygląda. Ale mimo to nie przenoszę już jej tam do tamtych bażantów. Niech już sobie już tutaj siedzi. Zresztą mam umówionego właśnie człowieka, który ma to zabrać ode mnie. Będziemy, no w sumie taką wymianę, bo on ma tu do mnie przyjechać i dwie samiczki chcę ode mnie wziąć. Także za to sobie wezmę parę kóz, tak się mówiliśmy. Także będę miał za to papuszki, więc nie odpowiada akurat taka zamiana. A on z kolei ma u siebie samce. Samce już dorosło, nie może dostać samiczek, więc myślę, że też będzie zadowolony. Co prawda są to młode bażanty z zeszłego roku, z wiosny, ale myślę, że jajka zaczną mu znosić. No ale wracając do kurek, bo przecież ten film ma być poświęcony kurkom. I o nich chciałbym to opowiadać. Zobaczcie tylko, jak ten kogut, właśnie bo to też widziałem wcześniej na filmach, jakie ma opuszczone pionową skrzydełkę. Wygląda jakby stał na baczność, dosłownie. Pierś do przodu wysunięta, pionowo, skrzydło jak na baczność, ogonek do góry. No jest niesamowity kogutek, bardzo mi się podoba. Zresztą kurki, równie piękne. Fajnie się złożyło, że jest jedna czarna, druga jest biała. I nakrapiona oczywiście, segonek jak widzicie czarny, tutaj ma skrzydełka. Delikatnie w brąz, może to nie bardzo widać, ale bardzo fajne właśnie są. Także podobają mi się młode, to są kurki z jesieni, właściwie z jesieni, z późniejszych lęgów, może nie tyle jesień, co powiedzmy koniec lata. Więc taką myślę, że marzec już będę miały te pół roku, także śmiało jajka zaczną nam już nieść.
co ciekawe właśnie ten człowiek mi powiedział, że u niego na przykład wczoraj, bo jeszcze dzwonił do mnie, że wczoraj znalazł jajeczko u nich, także one się znoszą cały rok, sobie też cieszy, bo mam u siebie sebrytki, które się znoszą powiedzmy od kwietnia i już no koniec lata, nawet nie koniec lata powiedzmy, no jeszcze w lipcu jajka znoszą, powiedzmy sierpień, już się kończą te jajka i nie uświadczysz jajka aż do następnego roku, do kwietnia. A te fajnie, że się będą niosły mi, niekoniecznie muszę te jajka wstawić do inkubatora, bo wiadomo w tym okresie to, chociaż ja wiem, w sumie ja w zeszłym roku, chyba już 1 lutego wstawiałem jajka, kupowałem wtedy właśnie jajka zebrytek, także kto wie, jakby mi się te jajka zebrały, dokupiłbym sobie jeszcze gdzieś jajeczek i w zasadzie można byłoby już inkubować. Także całkiem byłoby fajnie. No ale wiem, że te kurki, przynajmniej on mi mówił, że 3 razy mu siadały w ciągu 1 roku na jajkach, także siadają, chętnie siadają właśnie, prowadzają te młode, wychowują je. To jest też bardzo ważne. Mówił jedynie tylko, żeby nie dawać jej za dużo jajek, dlatego że miał taki przypadek, że zniosła mu powiedzmy 15 jajek i wówczas siadła. Ona jak najbardziej obejmie te jajka, wysiedzi te jajka, natomiast te kurczaki mu zaczęły po prostu wszystkie zdychać. Jak miał ich 6 i od tamtej pory mówi, że kładę tylko 6 jajek od nią, wysiedzi te i w 6 wychowa. Więc faktycznie może nie ma co się tu pazerować i pchać jak najwięcej jajek, bo one są być może niedogrzane, te kurczaczki są słabsze, potem ona nie jest w stanie może je ogarnąć nawet wszystkie, by wygrzać, by je prowadzać nawet za sobą, bo to jedna chmara będzie 15 sztuk. Także na pewno będę tak robił, że jej będę zostawiał, jak on mi ralił 6 jajek. Co tu jeszcze odnośnie żywienia, bo co się dowiedziałem, no tu one mają, właśnie tu im dałem teraz taką mieszankę, jest tutaj przeżyto, jest owies. Jest gnieciona kukurydza, nie wiem czy ją jedzą, pytałem się jego, on nie podawał, więc tego nie wie, ale zaznaczył mi, że bardzo chętnie jedzą proso. Takie po prostu nauczył, one tak jak wspomniałem, były w wolierce właśnie z papugami. On ma taki właśnie drobną taką egzotykę, więc wiadomo, tego prosa zawsze podaje. I mówi, że bardzo chętnie właśnie jedzą, dlatego tu do tej miseczki dosypałem oczywiście prosa. Dałem owsika jeszcze. No i mam, bo to były od kanarków, więc tam na pewno się zagrzewało jakiś kardi, jakiś tam słonecznik, ale widzę, że słonecznik wyjedzony, nie ma tego słonecznika. Więc będę też im taką właśnie mieszankę sporządzał zbożo i prócz tego będę dawał właśnie prosto słonecznik, owsik. Tam na pewno siemielniane się znajdzie, bo też dokupuję tym małym ptaszkom, także myślę, że będą miały taką bardzo fajną mieszankę. No oprócz tego oczywiście wiadomo, jest jakaś tam kapusta, jest jakiś tam pomidor. My też to ze sklepu bierzemy. Tu jeszcze wcześniej jakieś tam dynie widzę, ale to już nie wyskubane, tylko zostały same powiedzmy skóry od tej dyni. Ale jak coś będzie, to wiadomo, że się rzuci i będą sobie skubać. No co więcej o tych kurkach? No na pewno muszę tutaj im zrobić, bo tak jak mówię, do wiosny będą musiały siedzieć u mnie w tej wolierce. Pokażę właściwie tą wolierkę, bo ona jest no, wysoka, ona jest ponad 2 metry. Ma tutaj żerdzie i uwierzcie mi, że faktycznie na te żerdzie one wskakują i siadają sobie, bo już widziałem to. I tylko będę musiał im tutaj zrobić taki nieduży kurniczek, bo jednak to jest kurka, to nie jest papuga, to nie jest barżan, czy będzie siedzieć sobie na żerdziach całą noc. Aczkolwiek on mówi, że siedzą, ale ja muszę je nauczyć do kurniczka, żeby były zamykane, dlatego że mam przygotowaną taką wolierę, właśnie częściowo przygotowałam, to była wcześniej woliera dla kurek, natomiast 2 lata, może 3 nawet lata stoi już taka nieużywana, kurnik całkowicie trzeba będzie zdemontować i rozebrać, tam muszę popatrzeć, czy to ogrodzenie jeszcze jest dobre, czy na pewno tam nic do nas się nie wkradnie w nocy, czy w ciągu dnia, więc to jeszcze muszę poczekać właśnie na wiosnę, aż to wszystko przejrzę i tam je przeniosę. No i na pewno tam będzie kurnik i na pewno będę musiał na noc je zaganiać, dlatego że tam jest, to jest z paneli ogrodzenie i tak się teraz zastanawiam właśnie, czy one sobie nie poprzechodzą. Panele są co prawda po 5 cm. One się wydają, te kurki, no dosyć takie pękate, ale podejrzewam, że jak zechce, to się przeciśnie. Jest znacznie mniejsza od sebrytek.
tarasa, jak widzę. No mają krótkie nóżki przede wszystkim, może przez to się wydają takie dużo mniejsze. A z kolei sebrytki wiem, że no młode, bo już nie dorosłe, ale młode jeszcze mi uciekały. Jeszcze pamiętam, że na jesieni, co wrzuciłem do tamtego gniazda sebrytki, to mi tu przychodziły dosłownie pod tą wolierę. Stamtąd, dlatego że tu były wychowane, tutaj siedziały do dorośnięcia i pamiętały te miejsce i po prostu mi tu przychodziły. Także myślę, że przez takie panele będą mi one przełazić, dlatego trzeba będzie pewno od dołu to jeszcze siatką zabezpieczyć. Kupię taką siatkę właśnie na taką hodowlaną, taką, to jest tak jak plaster, plaster miodu, taka ośmiokąty. Cienka siatka, ona nie jest taka droga, więc będę mógł sobie po prostu te panele poprzyplatać tą siateczką. No i cóż, no będę czekał na pewno na jajka. I zobaczymy. Wiem, że jeszcze właśnie ten hodowca mi powiedział, że ciężko będzie dorzucić tu drugiego koguta do nich, a plan taki miałem, że jak mi już będę miał młode od nich kurczaczki, to sobie właśnie odłożę 3-4 kurki. Kupię oczywiście nowego koguta, żeby wymieszać. Ale mówi, że ciężko będzie, bo będą się po prostu bić, ganiać. No i wiadomo, że silniejszy kogut przetrwa, więc no szkoda byłoby, żeby się tłukły. I trzeba będzie po prostu kupić jajek, ewentualnie młodych kurczaczków. Powiedział, że małe kurczaczki, one chętnie przyjmą, będą je wodzić, będą prowadzać i wówczas tak się może zdarzyć, że wśród tych kurczaczków będzie właśnie jakiś tam obcy kogut i jego bym sobie zostawił w tym gnieździe, tak żebym chciał mieć dwa kogutki. No i potem tych kurek, no zobaczymy, 6, 7, no ile mi się tam uda po prostu w tym roku odchować. To takie plany, powiedzmy, że na ten sezon z tymi kurkami, ale powiem szczerze, że naprawdę jestem zadowolony, bo są super.